Pan uniósł. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, jedna uwaga i jedna polemika. Bardzo się cieszę, że raport skoncentrowany jest na tym, co kluczowe, na wolności religijnej, na proteście przeciwko prześladowanym chrześcijanom, na ochronie praw uchodźców i walce z handlem ludźmi. To prawdziwa barbarzyńska plaga współczesnego świata. Ale raport, a przede wszystkim nasza dyskusja powinna unikać stronniczości. I tutaj raz jeszcze polemika z panem posłem Lambsdorffem, który nie odpowiedział na moje i pana posła Marka Jurka pytanie. Otóż w Polsce, którą pan tak swobodnie krytykuje, jest bardzo silna ochrona mniejszości narodowych. Niemcy w Polsce mają pełne prawa szkolne, własne szkoły, edukację, a nawet reprezentację parlamentarną. Niemcy natomiast nie uznają praw mniejszości narodowych w pełnym wymiarze. Zapraszam więc do Polski, żeby poznał pan dobre wzorce, z których mogłaby korzystać i pana ojczyzna, i cała Europa. Dziękuję bardzo.